Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w God of War Valhalla Ragnarok. Dzisiaj sobie kontynuujemy tutaj naszą przygodę. Czyżby czekał na nas teraz Tyr? Jest i on. Wróciłem! Dobry Spartanin powraca. Chcę ci zaprezentować kolejną broń z moich podróży. Gotowy na pokaz? Broń się! Zaufaj instynktowi! Spoko. Takie... Mogłam sobie życie kupić, bo nie ogarnęłam motywu, nie? Ale zapomniałam w sumie o tym. Ale walka z Tyrem, kurde, mając połowę życia, no to jest samobójstwo. Sorry. Więc już się pogodziłam z tym, że raczej to nie będzie easy. O ile w ogóle to będzie wykonalne. Nie, no nie mam szans. Nie no, kurde, nie mam życia. Ale zlamiłam. Podać się od razu? Nie chcę. Nie hamuj się, ja tego nie zrobię. No nie mam szans, kurde, no. Mogłabym zacząć... Nie chcę używać kamienia. Tak nie wiem, jak to użyć. Po prawej! Broń górę! Tam sobie tam kupić od razu. Kurde mole. Olewaj, bracie! Chyba nie walka. Drobna zmiana ułożenia ciała. Broń się! Powiedz, Kratos, szczerze, co czułeś, pogrążając swoją ojczyznę w mroku? Nie chciałem, by kraina ucierpiała, ale o nic już nie dbałem. Zatraciłem się we wściekłości i zemście. Nie o to pytałem. Co czułeś w tamtej chwili, kiedy oddałeś duszę ciemności i sprowadziłeś mrok na wszystko, co cię otaczało? Czułem się prawdziwy. Chodź tutaj, tchórzu. Chodź przed mrokiem, bracie! Przed tobą uważaj! Czeka! Kurde, zepsuł mi atak! Co za... Nie, to trzeba ewidentnie od początku rozegrać, bo to nie mamy szansy na cokolwiek. Broń górę! Na co ci tarcza, skoro jej nie używasz? Chociażby po to, żeby zebrać żydko. Nie.
pierdzie. Śmierć i odrodzenie. Zaakceptuj ten cykl. No, niestety, za każdym razem jest... Ej, ale chyba nie zaczynam od początku na brzegu. Ja... Serio? Zanim wrócimy, powinniśmy dobić targu z Valhallą. Może uda nam się odblokować jakieś nowe miejsca. Aha, czyli to jest na tej zasadzie, że jak raz umrę, to w ogóle elo, nic? Nie ma, że tak powiem, jeszcze raz sobie pokonajmy go? Tylko trzeba cały od początku? Ale bstura, ja pierdzielę. Mistrz nie walczy po to, żeby przetrwać, lecz żeby rozwijać się z każdą potyczką. Z drugiej strony... Widzę, się bardziej... Gunnr. To dar dla ciebie. To coś więcej niż ćwiczenie technik, prawda? Oddajesz się sztuce. Podobno lubisz opowieści. Mam dla ciebie jedną. Słucham. Nie miałam tyle szczęścia, co niektóre z moich sióstr. Nie szkolono mnie od maleńkości. Byłam córką biednego oberżysty. Właściwie to nie łączyły nas więzy krwi. Przygarnął mnie, kiedy zostałam porzucona na jego progu. Nie miałam wielu zalet czy zdolności, ale przynajmniej nikogo się nie bałam. Ilekroć ktoś prosił się o cięgi, nie zastanawiałam się zbyt długo. Przysporzyłam sobie w ten sposób sporo kłopotów, ale nauczyłam się walczyć. Na razie wystarczy. Dokończymy później. Okej. Okay. A my mamy przynajmniej nauczkę i wiemy, że jak umrzemy, to rasa porządnie, a nie... Ha, możliwość handlu z samą Valhallą. Dobra, tu mamy... żetony zmiany... Tak, gdzie jest ten drugi kamień wskrzeszenia? A, tu mi jeszcze brakuje. Rozpocznij każdą próbę z dwoma kamieniami wskrzeszenia. Okej. Okay. Rabuj zdrowia. Ale zwiększa wartość zdrowia Kratosa. Idźmy. Teraz. Au. Ale na dobrą sprawę. Chcę inwestować. W sumie z drugiej strony tak parę razy przegrać, potem sobie możemy w ogóle robić mega upgrade'y. Części, obrona... jeszcze parę razy, kurde, wszystko sobie na fulla weźmiemy i nie będzie najmniejszego problemu, żeby cokolwiek tutaj bardziej ogarnąć. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Tym samym zapraszam Was do pozostawienia komentarza pod filmem oraz łapeczki w górę. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!